skończyliśmy pierwszy etap finałowej trzeciej międzynarodowej olimpiady geopolitycznej. Proszę tak na gorąco o kilka słów refleksji. Jak pan ocenia poziom złożoności pytań? Jakie są pańskie wrażenia? Więc tak na gorąco, no to ciekawa była tendencja wzrostowa, czyli początkowe pytania wydawały mi się łatwiejsze od tych późniejszych. Może też czynnik czasowy, czyli ta minuta na pytanie sprawiała, że atmosfera jest coraz bardziej gorąca, bo czasem wydaje się, że ktoś się pomylił i wtedy jest ta świadomość, że nie można już tego poprawić, więc tym bardziej z większą ostrożnością podchodziło się do kolejnych pytań. Myślę, że takim najtrudniejszym pytaniem dla uczestników było pytanie ze zdjęciem bezzałogowego statku powietrznego i z pytaniem, z którego kraju pochodzi. Tak. Rozumiem. To w takim razie proszę jeszcze o kilka słów refleksji, czy też odpowiedź na pytanie, skąd w pana przypadku zainteresowanie geopolityką? Czy to pański pierwszy udział w olimpiadzie geopolitycznej? Tak, to mój pierwszy udział w olimpiadzie geopolitycznej, bo ona wchodziła do... pierwsza edycja odbyła się, kiedy byłem jeszcze w liceum i jako, że przygotowywałem się do matury, to nie chciałem jeszcze zaprzątać sobie głowy olimpiadą międzynarodową, ale jestem bardzo zadowolony z dotychczasowego przebiegu konkursu. Dużym zaskoczeniem była dla mnie możliwość korzystania z internetu, bo tutaj pozwalała w pewnym sensie uzupełnić swoje braki po prostu umiejętnością przeszukiwania informacji, która też jest bardzo ważna w przypadku geopolityki. Zainteresowanie geopolityką w zasadzie wynikło u mnie z zainteresowania obwodem kaliningradzkim i Europą Wschodnią. Kiedy zdałem sobie sprawę, że w zasadzie granica wschodnia Polski, trudno ją oprzeć na jakiejkolwiek naturalnej barierze, ponieważ nie mamy na wschodzie gór, ani tak jak na południu, ani większej rzeki poza Bugiem. Więc stąd zacząłem już po prostu obserwować mapy, bo kocham mapy i po prostu zacząłem sam je tworzyć i uznałem, że no, olimpiada będzie dobrym sposobem na przypomnienie sobie i poszerzenie horyzontów, zmuszenie się samemu do czytania książek, których na studiach się raczej nie czyta. Znamienne jest to, co pan przed chwileczką powiedział, że kocha pan mapy. Za chwileczkę przejdziemy do kolejnej fazy, kolejnego etapu naszej dzisiejszej olimpiady, finału i ten akcent na początek, właśnie pytanie również z mapami. Bardzo się cieszymy wobec tego, że jest pan z nami. Przed nami za parę chwil oficjalne ogłoszenie wyników pierwszego etapu zmagań. Bardzo dziękuję za rozmowę i do zobaczenia. Bardzo dziękuję. Dziękuję.